Bardziej podstępna broń II wojny światowej. Niemieckie okręty podwodne. Na każdych czterech członków załóg niemieckich U-botów trzech nie wróciło. Ich ofiarą padło 30 tysięcy alianckich marynarzy. Człowieka, który był za to wszystko odpowiedzialny, Führer na koniec nagrodził, mianując go swym następcą. Karl Dönitz, wielki admirał. Był wiernym wasalem Hitlera. Hitler był naczelnym dowódcą. Kiedy wydawał rozkaz, Dönitz go wykonywał, nawet jeśli się z nim nie zgadzał. Na koniec uważałem go już tylko za dobosza śmierci, najgorszej proweniencji partyjnego urzędnika, tak obrzydliwego, że gorszego już być nie mogło. Był stuprocentowym patriotą, to znaczy uważał się za sługę swego narodu i swej ojczyzny. Dla jednych wybawca milionów uchodźców, dla innych zimny technokrata wojny. Dla zwycięzców przede wszystkim zbrodniarz wojenny. Przysięgam przed Bogiem Wszechmocnym, że mówię prawdę, i niczego nie zatajam. Sprawca z przekonania. Prowadzenie tej wojny uważam za usprawiedliwione. Działałem zgodnie ze swoim sumieniem. Musiałbym znowu uczynić to samo. Berlin na przełomie wieku. Mieszczaństwo wiernie stoi po stronie cesarza i ojczyzny, również rodzina Dönitza. Matka umiera wcześnie. Ojciec sam wychowuje dwóch synów. Naczelną zasadą jest obowiązkowość i posłuszeństwo. Szczęście osobiste to sprawa podrzędna. Karl jest zamknięty w sobie, lecz wszechstronny. Chce zostać oficerem marynarki. Cesarska flota, duma dojrzewającego narodu. Szkoła marynarki we Flensburgu-Mürwiku. Tu zacznie się i skończy kariera Karla Dönitza. Naukę rozpoczął w 1910 roku. Dwa lata później umiera ojciec, jego jedyna podpora. Młody podchorąży tęskni za kimś, kto go zastąpi. Wtedy na pokład zabiera go kapitan marynarki von Löwenfeld. Stanie się jego idolem i mentorem. Pierwsza wojna światowa. Dönitz jest uważany za dzielnego żołnierza. Zakochuje się i szybko się żeni. Pragnie poczucia bezpieczeństwa. Jego drugą wielką miłością jest nowa broń. Okręty podwodne, ostatni atut Niemiec. Obiecują sławę, dają nadzieję na zwycięstwo. W końcu jednak cała flota kapituluje.
Dönitz jest w niewoli Brytyjczyków. Tam dowiaduje się o klęsce Niemiec i upadku monarchii. W kraju panuje anarchia. Świat legł w gruzach nie tylko dla niego. Zbuntowani marynarze wzniecają rewolucję. To dla Dönitza traumatyczne przeżycie. Powróciwszy z wojny, pała nienawiścią do Republiki Eberta. Tęskni za dawną zwierzchnością. Nowa wolność wzbudza obawy. Mimo to wstępuje do Reichsmarine. Służy państwu, nie systemowi. Podczas puczu Kappa zbuntowani żołnierze chcą zlikwidować znienawidzoną republikę. W głębi duszy Dönitz ma nadzieję na sukces. Na próżno. Dzień powszedni między dwiema wojnami. Jest dowódcą flotylli torpedowców. Dowódca marynarki Raeder nie lubi Dönitza. Mimo to ocenia go jako mądrego i pilnego. Choć irytuje go jego chęć imponowania, Dönitz jest bardzo ambitny. Nędza gospodarcza w czasie kryzysu w Republice Weimarskiej dotyka także jego rodzinę. Ma już troje dzieci. Po 20 zawsze była tylko kasza albo jakaś zupa. Chociaż z drugiej strony muszę powiedzieć, że mama nie umiała zbyt dobrze gospodarować. Zawsze czegoś brakowało. Jest ktoś, kto potrafi wykorzystać tę biedę. Zabiega o głosy. Uwodziciel obiecuje silnego człowieka, który wprowadzi porządek i skończy z chaosem. To przesłanie także dla Dönitza. Podstępne przejęcie władzy. Dönitz entuzjastycznie wita nowy początek. Nareszcie ktoś zrobi w kraju porządek. Wyznaczyłem sobie jeden cel, że wymiotę z Niemiec 30 partii. Kto mu w tym przeszkadza, zostaje usunięty. Porządek poprzez terror. Zamordowanie Ryma i innych Dönitz rozgrzesza jako konieczność w obronie państwa. W tamtej godzinie odpowiadałem za los narodu niemieckiego, a tym samym byłem jego naczelnym sędzią. Marynarka wojenna bez zastrzeżeń podporządkowuje się nowemu szefowi państwa. Tak jak wszyscy żołnierze, gorliwy marynarz przysięga wierność Hitlerowi. Blask jutrzenki dla Dönitza i propaganda na rzecz ubotów. Engländer! To będzie teraz światem Dönitza. Hitler ceni wiedzę specjalisty. Poleca mu odbudowanie flotylli okrętów podwodnych. Dönitz ma zadbaną morską potęgę Hitlera. Z zapałem i determinacją czyni więcej niż jest jego obowiązkiem. Mówiono, że następnego dnia pojawił się w sztabie, przedstawiając jasną koncepcję rozbudowy, rozwoju i ćwiczeń flotylli okrętów podwodnych. Zdolność szybkiego rozpoznawania sytuacji i podejmowania decyzji była jego typową cechą.
bei ihm. Jeszcze bardziej niż okręty podwodne, Hitler pragnie mieć wielkie okręty bojowe. Dönitz obserwuje to nieufnie. Ogromne pancerniki, takie jak Bismarck, uważa za przestarzałe i niewytrzymałe. Anglia, uparta wyspa. Dönitz uważa, że tylko okręty podwodne są w stanie odciąć od ważnych linii handlowych i zagłodzić i dawnego i obecnego wroga. Lecz spotyka się z brakiem zrozumienia. Jeszcze stoi w drugim szeregu. Olimpiada w Berlinie. Piękny blichtr pokojowej Rzeszy. Lecz rzeczywistość jest inna. Hitler obrał kurs wojenny. Dwa lata później reżim odkrywa swe prawdziwe oblicze. Dönitz składa ustny protest przed przełożonym. Nie podobają mu się takie nieuporządkowane prześladowania. Marynarka ma przywilej rozpoczęcia II wojny światowej. Dönitz jest przerażony nie dlatego, że miłuje pokój, lecz z powodu ogromnej przewagi Anglii na morzu. Niemcy dysponują tylko 56 okrętami podwodnymi, choć żądał 300. Oddalił się i wrócił po pół godzinie, kiedy już się opanował. To było dla niego typowe. Pozbierał się, przełknął to jakoś i powiedział: musimy robić to, co da się robić w tak rozpaczliwej sytuacji. Bo dla naszej marynarki wojna z Anglią rzeczywiście była sprawą zupełnie desperacką. Obawy trzeba wyprzeć ze świadomości. Atak już pierwszego dnia wojny. 3 września U-30 torpeduje brytyjski statek pasażerski Athenia bez ostrzeżenia. Ginie 112 osób. Zdjęcia tych, którzy przeżyli, obiegają cały świat, rozniecając nienawiść do ludzi Dönitza. Ten każe usunąć z dziennika bojowego U-30 rozkaz o zatopieniu. Wizyta w Wilhelmshaven. Podczas inspekcji Hitlera dowódca okrętów podwodnych korzysta z okazji, by nieustannie dopominać się o ich większą liczbę. Na razie Hitler uważa wojnę morską za sprawę podrzędną. Dönitz jest sfrustrowany. Produkcja przebiega opieszale. Dwa okręty na miesiąc. Musi się wykazać niespodziewaną akcją. Październik 1939 roku. Kapitan Prin przeprowadza zuchwały atak na wroga. Diabelska sztuczka U-47. Jego dowódca wdarł się do najświętszego miejsca brytyjskiej floty, bazy w Scapa Flow, zatapiając brytyjski pancernik Royal Oak. Za to fetowano go w Berlinie jako bohatera narodowego, prawie jak Hitlera.
Dzięki zwycięstwom ubotów można rozgrzewać nastroje. Przedarliśmy się przez straże i nagle znaleźliśmy się w środku, w porcie w Scapa Flow, w bazie brytyjskiej floty. Namierzyliśmy przeciwnika, w odpowiednim momencie dokonaliśmy ataku, rozległ się huk i Royal Oak wyleciał w powietrze. Wrażenie było ogromne. Karl Dönitz stał się jedną z najbardziej znanych postaci II wojny światowej. Pierwszy raz zwróciłem na niego uwagę, kiedy wysłał Günthera Frina na U-47 do Scapa Flow. Dzięki temu wydarzeniu po raz pierwszy znalazł się w naszym polu widzenia. Potem stale o nim pisano w naszych gazetach. Był równie dobrze znany jak Göring, Goebbels i Ribbentrop. Premier Churchill szuka środków przeciwko nowemu niebezpieczeństwu. Po wojnie powie, jedyną rzeczą, która stale napawała mnie strachem, była podwodna flota Dönitza. Dla Hitlera liczą się zwycięstwa na lądzie. Francja jest pokonana. Droga do portów na Atlantyku stoi otworem. O tej bazie Dönitz długo marzył. Nareszcie dostęp do Atlantyku. Na trasach brytyjskich konwojów następuje jedna bitwa po drugiej. Teraz celem jest wygłodzenie Anglii. Taktyka wilczych staw. Kilka okrętów atakuje równocześnie jak wilki. Dumny szef w ojczystym porcie. I nagroda. Dokonał tego, że z sympatią myślało się o korpusie ochotniczym Dönitza. Marynarze ubotów czuli się kimś, szczycili się wojenną odznaką na piersi. Mówiliśmy, że to był najlepszy otwieracz do konserw na świecie. Nie zapominajmy, że w rzeczywistości flota okrętów podwodnych była nie większa niż korpus ekspedycyjny. To była tylko garstka ludzi, ale doskonale nadawali się do propagandy. Marynarze w wyjściowych mundurach wyglądają porządnie. Poza tym wokół okrętów można było stworzyć mit. Nic dziwnego, że marynarze stali się ulubieńcami Führera i narodu. Lecz codzienność pod wodą nie jest pełna blasku, lecz szara. Nieznośna ciasnota, smród, stałe przebywanie w intymnym kontakcie z kolegami, takie wspólne życie na dłuższą metę było strasznym i to coraz większym obciążeniem. Rozpoczęło się polowanie. Brytyjskie bomby przeciwko niemieckim ubotom. Będziemy ich wszędzie zwalczać. Na lądzie, na wodzie i w powietrzu. Nigdy się nie poddamy. Pojedynek bez zmiłowania, nie tylko z użyciem broni, także na słowa. Niemieckie okręty podwodne polują na wroga. Ich hasło brzmi: zaatakować i zatopić.
Londyn stoi w płomieniach. Gdy Luftwaffe Göringa usiłuje pokonać stolicę Anglii, brytyjska admiralicja zebrała się w Cytadeli. Panuje nastrój kryzysowy. Straty dramatycznie rosną. Ponad 10 tysięcy marynarzy zginęło. Zadławiło się paliwem idących na dno okrętów. Umarło z pragnienia. Ze śmiertelnego wyczerpania. Spłonęło tuż przed nadejściem ratunku. W młynie w Rosmadek niemieccy marynarze świętują swoje zwycięstwa razem z zadowolonym szefem. Toast za wygraną i za to, że przeżyli. Pojechaliśmy do Ponta Ven i tam świętowaliśmy. Jedliśmy ostrygi, homary, piliśmy szampana. Byliśmy młodzi, a kiedy wraca się do domu po odniesionym sukcesie z proporcjami na peryskopie, to oczywiście się z tego powodu świętuje. Dennis każe wybudować dla swoich okrętów olbrzymie schrony. Kilkumetrowej grubości betonowe stropy chronią przed brytyjskimi nalotami. Twierdze ze stali i betonu. Same tylko bunkry w Lorient kosztowały ponad 400 milionów reichsmarek. Wkrótce wojna okrętów podwodnych osiąga granice swoich możliwości. Dennis domaga się od Göringa pomocy z powietrza i większej liczby samolotów dla lotnictwa morskiego. Marszałek Rzeszy odmawia. By podtrzymać nastroje wśród załóg, Dennis sięga po wyszukane środki. Tu gra samego siebie. W filmie U-Boty kierunek załóg. Walczyć znaczy ponosić ofiary i zwyciężyć. Walka trwa. Nie był wielkim mówcą, retorykiem. Nie był wyszkolonym oratorem. Jego przemówienia były bardzo proste. Zwracały się do ludzi, których miał wokół siebie. Mogłem go często obserwować, jak przemawiał do oddziałów. Zwykle dowódca floty nie gromadzi wokół siebie żołnierzy i na wzór Goebbelsa nie wygłasza mów propagandowych, dziko gestykulując, jakby go prowadził aktor kukiełkowy, któremu poplątały się wszystkie sznurki. Bomby spadają na U-110. Okręt zmuszony jest do wynurzenia się i zostaje zdobyty. Na pokładzie jest cenny łup. Enigma. Maszyna szyfrująca, klucz do tajnego kodu Wehrmachtu. Zdradza ona brytyjskim kryptologom, co Dennis i jego dowódcy przekazują drogą radiową. Czytaliśmy wszystkie sygnały i prawie każdy konwój był kierowany z dala od stada U-botów. Zwycięstwo nad U-botami nie tyle było zwycięstwem, co raczej udaremnianiem wszelkich ich sukcesów. Musieli przyznać, że nie mogą znaleźć żadnych konwojów.
Niemcy nic nie wiedzą o tym przecieku, który rozstrzygnie bitwę na Atlantyku. Wróg podsłuchuje, a nikt się tego nie domyśla. Coraz rzadziej U-boty Dönitza wykrywają brytyjskie konwoje. Dopiero w latach 70. prawda wyjdzie na jaw. Kolejny wróg, Ameryka. U-boty Dönitza. 2 stycznia 1942 roku rozpoczyna się operacja Paukenschlag, uderzenie w bęben. Torpedowanie statków u wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych dla załóg U-botów staje się zadaniem zajęcy. Do lipca 1942 roku zatopili 500 okrętów z całymi załogami. Istne piekło. Dönitz nagradza swoich ludzi. Orderami. Wzniosłymi słowami, urlopem w kraju, prezentami. Na stole w pokoju stała skrzynia z otwieranym wiekiem. Niczego się nie domyślając, podeszliśmy do niej i zobaczyliśmy, że do połowy była wypełniona różnego rodzaju zegarkami kieszonkowymi, z kopertą lub bez, z cyframi rzymskimi albo arabskimi, czerwonymi, czarnymi, wszystkie bez łańcuszków. Można było w stosie tych zegarków mieszać obiema rękami, jak piekarz przy wyrabianiu ciasta. Musiały ich tam być setki. A na wieku skrzyni, na niewielkiej tabliczce można było przeczytać: prezent głównodowodzącego okrętów podwodnych dla marynarzy. Pamiętam, że poczuliśmy się nieswojo, okropnie, bo nie znaliśmy pochodzenia tych zegarków, ale instynktownie wyczuwaliśmy, że ta ogromna liczba zegarków bez łańcuszków musiała mieć coś wspólnego z bezprawiem i przemocą. Jesień 42 roku. Wojna na morzu staje się coraz bardziej bezwzględna. Samoloty aliantów atakują niemieckiego U-bota podczas ratowania rozbitków. Od tej pory Dönitz zabrania jakichkolwiek akcji ratowniczych. Humanitaryzm równa się teraz odmowie wykonania rozkazu. Tam są ludzie. Oba silniki pół wstecz. Nie sądzę, żebyśmy o tym rozmawiali. Każdy załatwiał to sam ze sobą. Może padło takie określenie jak biedacy albo coś w tym rodzaju. Nie stanowiło to tematu naszych rozmów. Wielki admirał Dönitz, który został mianowany przez Führera naczelnym dowódcą marynarki wojennej, opuszczał swą dotychczasową służbową siedzibę we Francji. Teraz należy do grona wybrańców. Gdy Hitler nie wierzy już żadnemu generałowi, sprowadza admirała Karla Dönitza. Ten już nie odstępuje go na krok. Dzień później kapituluje 6. Armia. Stalingrad stał się punktem zwrotnym. A co z U-botami?
Dönitz nareszcie zostaje wysłuchany. Minister przemysłu zbrojeniowego Speer przyznaje absolutny priorytet budowie nowych ubotów. W stoczniach pracują więźniowie obozów koncentracyjnych. Zażądał ich Dönitz. Każe wpisać do dziennika wojennego propozycję admirała Frickego. Zamierza on torpedować statki wiozące na pokładzie Żydów. W zamaskowanym języku tamtych czasów zahamować transporty Żydów za pomocą środków nietypowych dla warunków pokojowych. Dönitz jest dobrze poinformowany. Byłem lekarzem portowym i garnizonowym w Ajmojden i lekarzem dywizjonu artylerii przeciwlotniczej marynarki wojennej. Dowódcą był tam major rezerwy Hans Erdmann. Kiedyś odwiedził nas w Ajmojden admirał Voss. Był oficerem łącznikowym między dowództwem floty wojennej a kwaterą Hitlera. Erdmann powiedział mu, co słyszał ode mnie, o tym, co się działo na froncie wschodnim, w imieniu Niemiec, i zapytał: Voss, czy nie mógłby pan poprosić Dönitza, by zwrócił Führerowi uwagę na te straszne rzeczy? Voss na to odpowiedział: już próbowałem, ale Dönitz mi odpowiedział, że nie będzie narażał swoich dobrych stosunków z Führerem. Zwycięstwa usypiają świadomość. Znowu radość w ojczystych portach. Po raz ostatni. Potem następuje katastrofa. Nowe brytyjskie urządzenia radarowe okazują się śmiertelnie skuteczne. W maju 1943 roku Dönitz za jednym zamachem traci 41 okrętów. Giną 2000 jego ludzi. Także syn Dönitza, Peter. Rok później drugi syn, Klaus. Pamiętam, jak najstarszy brat zginął w maju 1944 roku. Kiedy przyszła wiadomość o jego śmierci, przypadkiem byłam w Lanke, w kwaterze Koral. Miałam wtedy anginę, leżałam w łóżku. Przez godzinę, to może przesada, ale bardzo długo siedzieliśmy z ojcem, trzymając się za ręce i nie mówiąc ani słowa. Audiencja w Berghofie. Dönitz tylko chwilowo przerywa bitwę. Ojciec wpoił mu, by doprowadzać do końca to, co się zaczęło. Uważam, że to, co on zrobił, było masowym zabójstwem, bo wojna okrętów podwodnych w 1942 roku była dawno przegrana. To, co robiono po tym czasie, było tylko pożywką dla jego monstrualnie zwyrodniałej ambicji. Admirał diabła. Dönitz pod przemożnym wpływem dyktatora. Jego wiara w Hitlera ma już niemal cechy irracjonalne. Olbrzymia siła, jaka bije od Führera, wyraźnie udowadnia, że my wszyscy razem jesteśmy pentakami w porównaniu z Führerem. Kto myśli, że mógłby zrobić to lepiej, jest głupi. Byłem jednym z tych młodych podporuczników, którzy siadywali wokół niego, u jego stóp. Pewnie siedzieliśmy na poduszkach. Potem, kiedy wspominaliśmy jego osobę, przywoływaliśmy powiedzenie z jego stałego repertuaru: właśnie wracam od Führera. Jego oczy nabierały blasku, a on przekazywał nam najnowsze informacje o aktualnej sytuacji. Tu jest blisko Hitlera. Koral. To główna kwatera Dönitza w lasach pod Berlinem.
Kuźnia niezłomnych haseł o przetrwaniu. Brak litości jako cnota. Nawet gdy inni błagają go o litość. Pisarz Ernst Jünger chciał porozmawiać z Denicem o losach swego syna. Może chciał go prosić o łaskę, dokładnie nie pamiętam. Opowiadał tylko, że wszedł do olbrzymiego pomieszczenia, w którego rogu siedział przy biurku Denic, a on, kapitan Jünger, stanął w przeciwległym rogu po przekątnej i zameldował się. Denic nie wstał od biurka, nie podszedł do Jüngera, nie podał mu ręki, nie zaproponował mu, żeby usiadł, tylko kazał mu mówić przez całe pomieszczenie. Jünger był głęboko rozczarowany chłodem, z jakim został przyjęty. Fanatycznie zachęca młodych oficerów do służby morderczej Rzeszy. Ciekawe, jak wyglądałyby Niemcy bez narodowego socjalizmu, pełne różnych partii, pełne Żydów, którzy korzystaliby z każdej okazji, by krytykować, szkodzić, wprowadzać podziały. Wszystko zawdzięczamy Führerowi, wszystko przyniósł narodowi niemieckiemu narodowy socjalizm. Żołnierzy obowiązuje jedna zasada. Z bezwzględnym poświęceniem stać za naszym Führerem, za naszym narodowym socjalizmem. Działanie na oślep. Denic wydaje pancernikowi Scharnhorst rozkaz zaatakowania konwoju aliantów. To rozkaz wniebowstąpienia bez szans na sukces. Okręt zostaje zatopiony. Giną 2000 ludzi. W wodzie było bardzo dużo ludzi, którzy jeszcze wznosili trzykrotne okrzyki hurra i śpiewali pieśń "Na grobie marynarza nie kwitną róże". Widziałem też, że okręt pochylił się do przodu i powoli zniknął w odmętach. Potem zrobiło się ciemno. Nic nie widzieli, słyszeli tylko wiatr, czuli tylko fale i zostali sami na morzu. Walka do upadłego. Pod tym względem widać pokrewieństwo Denica z Hitlerem. Teraz chodzi o Krym. Wojsko ma się ewakuować. Denic radzi, żeby pozostało. Życie straciło 80 tysięcy żołnierzy. Hitler i Denic. Sojusz przeciwko rozsądkowi. Denica zżerała ambicja. Podlizywał się i przypoklebiał Führerowi, kiedy tylko się dało. Inaczej już dawno musiałby powiedzieć: Mein Führer, to koniec, przegraliśmy, nie możemy nic więcej zrobić. Denic zrobił karierę. Teraz może oficjalnie reprezentować swojego Führera. Dzień Pamięci Bohaterów w 1944 roku. Co by było z naszą ojczyzną, gdyby Führer nie zjednoczył nas w narodowym socjalizmie? Rozdarci na różne partie, przesyceni rozkładową trucizną żydostwa i na nią nieodporni, gdyż brakowało obrony naszego obecnego bezkompromisowego światopoglądu, dawno uleglibyśmy obciążeniom tej wojny. Na
Po zamachu na Führera Dönitz prezentuje się jako wasal gotowy na wszystko. Każdy, kto w najdrobniejszej sprawie wypowiada się defetystycznie, musi zostać bezwzględnie wytępiony. Wolę gryźć ziemię, niż gdyby moje wnuki miały być wychowywane i zatruwane w żydowskim duchu i brudzie. Po wojnie zabraknie tego memoriału w aktach. Dopiero znacznie później zostanie odkryty dokument będący dowodem morderczego fanatyzmu. Alianci w Paryżu. Ich bombowcy atakują bunkry Dönitza. Wojna ubotów jest dawno rozstrzygnięta w powietrzu. Na froncie ojczyźnianym Dönitz poleca testowanie miniaturowych środków bojowych. Cudowna broń morska. Ostatnia desperacka, lecz bezcelowa próba. Ci młodzi chłopcy nie mieli żadnego doświadczenia. Dopiero dowiedzieli się, co to jest kompas. Prawie jeszcze dzieci, które wyruszyły przeciwko wrogowi i w większości nie wróciły. Szef marynarki dba o rezerwy. Na pytanie, kim chcą być, odpowiadają bez wahania: marynarzami ubotów, panie admirale. Tylko wiosną 1945 roku ginie prawie 8 tysięcy marynarzy. Końcowa walka o Berlin. Na krótko przed końcem Hitler posyła Dönitza na północ rozpadającej się Rzeszy. Tam admirał ma zająć pozycję. Jego celem jest Plön. Tu 30 kwietnia dociera do niego wiadomość od Bormana, że Hitler ustanowił go w testamencie swoim następcą. Bormann nie wspomina o samobójstwie Hitlera. Dönitz uniżenie odpowiada Führerowi. Moja wierność wobec pana pozostanie niezmienna. Podejmę wszelkie próby, by przyjść panu na odsiecz w Berlinie. Stolica jest otoczona, a Trzecia Rzesza tuż przed upadkiem. Dönitz dotrzymuje obietnicy. Młodzi żołnierze marynarki mają uwolnić Hitlera. Większość z nich zapłaci życiem za ten szaleńczy plan. 1 maja admirał dowiaduje się o śmierci Hitlera. Teraz jest jego następcą. Niemieccy mężczyźni i kobiety, żołnierze niemieckiego Wehrmachtu, nasz Führer, Adolf Hitler, poległ. Naród niemiecki pochyla głowy z najgłębszym smutkiem i czcią. Führer wyznaczył mnie na swojego następcę. Świadomy odpowiedzialności w tej trudnej chwili przejmuję dowodzenie narodem niemieckim.
Na pytanie, dlaczego został następcą, odpowiedziałbym pytaniem, a któż inny miałby nim być? Göring, Goebbels, Himmler, Bormann, wszyscy byli na straconych pozycjach. Kiedy brytyjskie czołgi wjeżdżają do Holsztyna, Dönitz przenosi kwaterę główną z Plön do Flensburga. Szkoła marynarki w Mürwiku, gdzie wszystko się zaczęło. Sumiennie zabiera się do swojego zadania, by utrzymać tysiącletnią Rzeszę. Lecz Rzesza leży w gruzach. Jest tak zniszczona, jak jej obywatele. Nowa głowa państwa usiłuje rządzić. Przyjechaliśmy do Flensburga, a tam był całkowity spokój. Pogoda była piękna, to był początek maja. Podoficerowie marynarki pełnili straż przy drzwiach, prezentowali broń, kiedy Dönitz, Keitel czy Jodl wchodzili do budynku. Był całkowity spokój, wręcz nierzeczywisty. Dönitz chce dalej walczyć na wschodzie, by jak najwięcej Niemców uchronić przed niewolą rosyjską. Admirał von Friedeburg otrzymuje rozkaz zyskać na czasie i ogłosić kapitulację na zachodzie. Niedaleko Lüneburga marszałek Montgomery akceptuje taktykę Dönitza, częściową kapitulację Wehrmachtu. Kalkulacja się sprawdza. Ponad 2 miliony uchodźców docierają wreszcie na zachód. Podczas gdy ratuje jednych, innych skazuje na śmierć. Młodzi marynarze za swą decyzję płacą życiem. Słyszeli o kapitulacji, w dobrej wierze chcieli wrócić do domu. Dönitz używał zwrotu, który wydawał się interesujący choćby pod względem językowym. Mówił, nie mogę mieć dwóch moralności. Nie mogę z jednej strony posyłać na śmierć najlepszych ludzi, wiedząc, co ich spotka, a z drugiej strony pozwalać uciekać tym, którzy się uchylają. Akt drugi upadku. Wręcz. Generał Jodl otrzymał od Dönitza rozkaz, by nie dopuścić do bezwarunkowej kapitulacji na wszystkich frontach. Ma wstrzymywać aliantów. Na zachodzie kapitulacja, na wschodzie dalszy opór. Lecz zwycięzcy się na to nie godzą. Jodl po uzgodnieniu z Dönitzem zgadza się na całkowitą kapitulację na wszystkich frontach. Niemieccy mężczyźni i kobiety. Pękły podstawy, na których budowała się III Rzesza. Wszystkich nas czeka trudna droga. Na tej ciernistej drodze nie chcę pozostawać w tyle. Jeśli nałożycie na mnie obowiązek pozostania na moim urzędzie, postaram się wam pomóc, na ile będę mógł. Jeśli każecie mi odejść, niech także i ten krok służy narodowi i Rzeszy. Hitler's epigonen. Epigoni Hitlera nie mają już zbyt wiele do roboty. Dönitz działa dalej, jakby nic się nie stało. Ostatnie absurdalne państwowe przedstawienie.
Ostatnie uboty Denica kapitulują w stolicy zwycięzców. Skończyła się zabawa w rząd. Dwa tygodnie po kapitulacji spadkobiercy Hitlera muszą ostatecznie ustąpić. Upór, rozczarowanie, nieufność, arogancja. Ostatnia poza. Admirał uważa, że ma rację. Potem zarzuci Sterowi: to ty naważyłeś mi piwa. Ty jesteś wszystkiemu winien. Bez ciebie Hitler nigdy by nie wpadł na myśl, żeby uczynić mnie głową państwa. Do dziś myślę, że nie udało mu się osobiście postawić pod tym kreski, uporać się z własnym stosunkiem do osoby Hitlera. To, co napisał, jest wymierzone przeciwko zasadzie wodzostwa, przeciwko totalitarnemu wodzowi. Ale z tego nie można wnosić, że uporał się ze stosunkiem wobec osoby, której w pewnym sensie był niewiarygodnie poddany. Fertig geworden ist in dem einen oder anderen Ergebnis. Nach 10 Jahren Haft in Spandau. Po 10 latach więzienia w Spandau w październiku 56 roku następca Hitlera zostaje zwolniony. W ogrodzie w Berlinie 65-letni Dönitz wraz z żoną stanęli przed reporterami. Na ich pytania były dowódca marynarki wojennej oświadczył: będę milczał. Spośród 39 tysięcy członków załóg niemieckich ubotów zginęło 28 tysięcy. Opracowanie telewizyjne Studia Dźwięku Warszawa. Tekst polski Hanna Odziemkowska. Konsultacja Mariusz Skotnicki. Czytali Janusz Szydłowski i Krzysztof Dumała.